Dzisiaj już aż tak nie ma tego u mnie, ale były takie momenty, takie okresy w moim życiu, gdy po prostu strasznie chłonąłem wszelkie pochwały na swój temat, które miały mniej więcej taki kształt, że jak patrzę na ojca, jak ojciec się modli, to widzę taką głębię, taką koncentrację i takie miłe uczucie rozlewało się wtedy w moim wnętrzu, chociaż bardziej krytyczna i zdroworozsądkowa część mówiła: człowieku, przecież ty po prostu zasnąłeś na tej modlitwie i nie było w tym żadnej głębi, tylko po prostu nieobecność. Możemy być łasi na takie pochwały dotyczące naszej duchowej głębi. I o tym dzisiaj mówi ta Ewangelia i bardzo przestrzega przed takim żebractwem, takim właśnie chłonięciem tych różnych ludzkich pochwał, ponieważ one w istocie tylko nas odciągają od tej ścieżki duchowego życia, która jeśli ma być płodna, to zawsze najważniejsza na tej drodze jest pokora.